Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was w nowej serii na moim kanale z gry Warcraft 2 Tides of Darkness. Czy ktoś się z was tego spodziewał? No na pewno osoby śledzące Facebooka spodziewały się, ponieważ wspominałem, że ostatnio naszła mnie wielka nostalgia, żeby w to zagrać. Wiem od razu, że seria na pewno nie będzie się cieszyć wielką popularnością, bo jest to gra bardzo stara, gra z 95 roku. Wiem, że istnieje coś takiego jak mod do Warcrafta 3, który mógłby pozwolić po prostu mi zagrać sobie w lepszej grafice właśnie, ale wiecie co, tu nie chodzi o grafikę, tu chodzi właśnie o tą nostalgię, żebym zagrał sobie dokładnie w tę samą wersję, w którą grałem kiedyś, więc kurczę, naprawdę, wielkie propsy dla osób, które będą oglądać tę serię, jak mówię, mam nadzieję, że trochę was będzie, bo gram, to jest przede wszystkim taka seria dla mnie. Wiem, że może oglądalność mała, ale po prostu chcę sobie w to zagrać, bo gra jest dla mnie epicka, mam wiele wspaniałych wspomnień odnośnie tej gry, troszeczkę sobie pograłem. I w ogóle wszystko to zapoczątkowało to, że teraz oglądałem niedawno sobie film Warcraft Początek, który sprawił, że powiedziałem sobie, kurde, zagrałbym. No najlepiej to jeszcze w Warcrafta 1 nigdy nie grałem, ale w dwójkę. Dwójka opowiada o drugiej wojnie pomiędzy ludźmi a orkami. Co tu dużo mówić. Ja jestem gotowy rozpocząć tę kampanię. Zaczniemy od kampanii orków. Jak widzicie, mam też Beyond the Dark Portal. Ale oczywiście trzeba zacząć od podstawki, więc zaczynamy od Orc Campaign. Seas of Blood. Dobra, przyciszymy trochę, żeby w miarę nie ogłuchnąć. I okej. Okay. Horda Zuldar, tak to się nazywa ten pierwszy akt. Horda przygotowuje się do ataku na Lorde Aron. Orgrim Doomhammer, to jest przywódca teraz Hordy, zamierza, który jest też właśnie członkiem klanu tam Czarnej Skały, przygotowuje się, żeby zaatakować od południa. No i będziemy potrzebować. Naszym zadaniem jest stworzyć koszary oraz kilka farm, żeby to wszystko utrzymać i żeby to zniszczyć po prostu tą słabą ludzką obronę. Czyli jak widzicie, cel. Zbudować 4 farmy, zbudować barak. Ogólnie będę starał się materiały, żeby trwały tak w okolicach 25 minut. Nie, że jedna misja, jeden odcinek. Na początku ten odcinek by trwał chwilę, a potem byłyby aż za długie. Dlatego będę się starał tak utrzymywać to tempo 25 minut. Jak mówię, ciekaw jestem, czy uda mi się rzeczywiście przejść Warcrafta 2. Nigdy w życiu sam nie przeszedłem go. Nigdy nie udało mi się do końca. Byłem mały, to wiecie, też się tak za bardzo dobrze grać nie potrafiło. No ale może teraz będzie lepiej. Pierwsza misja należy do bardzo prostych misji. Tutaj nawet nas nikt nie zaatakuje. Przeciwnicy gdzieś tam są, ale jak my do nich nie podejdziemy, to nawet nas nie zaatakują. Ale ja bym z chęcią kogoś rozwalił. Jak choćby teraz. Czy już mogę kolejnego? Tak, sobie tutaj pobudujemy. Nie jestem mistrzem w tę grę, więc jeżeli ktoś chciałby zobaczyć jakiś profesjonalny gameplay, to nie u mnie. I zresztą to, że gram teraz w Warcrafta 2, ktoś może powiedzieć, Judy, masz jeszcze niedokończoną serię z dodatku do Warcrafta 3. To prawda. Tak jest, nie, to jest jak najbardziej prawda. Jednakże, jeżeli przejdę dwójkę, to spodziewajcie się, że zacznę też sobie szybciutko, dokończę w sensie tą trójkę. Wrócimy do niej, na spokojnie. Na razie mam ochotę po prostu sobie w to pograć, więc zobaczymy. Dobra, jest kolejny. Troszeczkę mam przycięty obraz, więc nie będę widział, wy też w sumie nie będziecie widzieć. Może jakoś to zmienię od kolejnego materiału, tylko to musiałbym się bawić zmianą rozdziałki. Akurat to, co tutaj na dole mamy, to nie jest jakieś takie, znowu wiecie, bardzo potrzebne, co ile potrzebuję do budowy. To mniej więcej ogarniam. No ale cóż. No, przyznam szczerze, że bałem się, że w ogóle nie odpalę sobie tej wersji gry, że mogą być z tym jakieś problemy, ale udało mi się to wszystko jakoś fajnie ogarnąć. Jak widzicie, nawet obraz nie jest aż taki zły. No grafika grafiką, ale wiecie, no to jest gra, która już swoje lata ma. Ale tutaj mnie przyciągnęła nostalgia do niej z powrotem. Być może tak samo będzie w waszym przypadku, że będziecie chcieli oglądać tę serię ze względu na nostalgię. Dobra, ready to work. Dobra, możemy. Miały być 4 farmy, tak? Jedna już była wybudowana, czy ja miałem 4 osobiście wybudować?
Nie wiem, może ja miem, ale jeszcze sobie zaraz barak walniemy. Dawajcie mi, bo jest jeszcze drewno, będę potrzebował. Bo cóż z tego, że mamy złoto, skoro drewno na barak nie będzie. Ale easy peasy, niech się budują. Pig farmy. Panowie, no nie ma już co robić, załatwiliśmy wszystkich. No, no tak bywa czasami. Tni. Dałem sobie prędkość gry na największą, żeby, no, żeby to się jakoś tak bardzo nie przeciągało, wiadoma sprawa. Nie wiem, wybudujmy jeszcze jedną. Być może jeszcze jedną miałem wybudować. A wszystko i tak się na spokojnie tutaj zdobędzie. Teraz zaraz wyślę tych, co zbierają złoto, żeby ogarnęli może też drewno, żeby to szybko zdobyć. I wybudować już koszary. I koniec misji. Tak będzie wyglądała pierwsza misja. W ogóle jakim my tutaj klanem gramy? Bo tutaj gramy różnymi frakcjami orków, którzy co prawda należą do jednej wielkiej hordy, ale zdajecie sobie też na pewno sprawę, że zanim horda się zjednoczyła, no to składała się na wiele klanów, więc tak to wygląda. Chodźcie tutaj, ja już tutaj mam dość złota, złota mi już więcej nie potrzeba, więc kolego i rąbaj. Rąbaj. Mówię, będę miał problem z tym, żeby zobaczyć ile drewna potrzebuję, ale cóż. No bywa, co nie? Bywa. Dobra. O kurde, kolego, nie blokuj mu. On chce wyjść i robić swoje. Więc proszę nie przeszkadzać. Dobra, ty już nie rób drewna, tutaj już oni w tym czasie to ogarną. Jeszcze chwilkę. O, teraz już będziemy mieć odpowiednie ilości. No i budujemy i to będzie tyle. Tyle na pierwsze misje. Pierwsze misje, ogólnie pierwszy akt to jest taki, żeby zapoznać się z co możemy tu budować, jak możemy to budować. Rozumiecie, podstaw chyba nie muszę wyjaśniać więcej. Dawać. Niech się szybciutko koszary budują. A cóż, my zwiedziliśmy całą mapę, no chyba nie pominąłem żadnego człowieka, który tutaj czyhałby na nas. Nie, już wszyscy są martwi. Oni nawet by tu chyba nas nie zaatakowali. No, ale widzicie zresztą, że to nie byłby najmniejszy problem. I jak tam? Oczywiście mam włączoną mgłę wojny, która trochę utrudnia, nie wiadomo kiedy przeciwnicy atakują, ale uważam, że bez mgły wojny to nie byłoby to samo i nie byłoby tak fajnie. Dobra, work complete. To już zaraz powinno pisać, że wykonaliśmy zadanie i się uda. No. Pięknie. Victory. Może sobie będę zapisywać. Tu sobie mówię, trochę pograłem samemu. Nie wiem, jak to nazwę. Odcinek pierwszy. I dobra. Victory. Rank slave. No niewolnik. Ranga to raczej trochę słaba. Czyli jesteśmy teraz właśnie klanem Czarnej Skały. I przeciwko nacji Azeroth. Ponieważ Azeroth zostało tak jakby podbite podczas pierwszej wojny z orków z ludźmi. No i teraz do Lorda Aronu oni uciekli. I co? Nasz szpieg zdał raport odnośnie tego, że banda ludzkich żołnierzy pojmały jednego z trollów dowódców Zulina. Aha, i zabrały do Hillsbrand. No spoko. Czyli naszym celem jest w tym momencie wyzwolić tego Zulina i przyprowadzić go do kręgu mocy. Rozumiem. Dobra, spoko. Wiemy jak to wygląda. W tej misji nawet chyba nie muszę budować żadnej armii, nic z tych rzeczy. Wystarczy, że użyję jednostek, które mamy od razu. To też jedna z tych, wiecie, druga misja, no to nie spodziewajcie się nie wiadomo czego. Niszczyć ich. Pięknie panowie, bardzo ładnie. Gdzie dalej? Tutaj chyba? Czy nie tutaj. Chyba tu. O nie, dobrze byłem. Tutaj. Tutaj są przeciwnicy. Dawać panowie walczyć. Jest wieżyczka. Nie strzela, nic nie robi. Równie dobrze moglibyśmy jej nie niszczyć. Ło, tu będzie zaraz wielkie wsparcie. Dobra. Czasami tutaj tak myszka będzie mi uciekać, ale... O, jeszcze jeden? Naprawdę? No trochę tych ludzi musiało być, żeby jednak ich pojmać. No dawać. No, i ostatni. Dobra, uwalniamy was. Dawajcie panowie. No, załatwić go. To jest ten nasz wielki dowódca, Zujin. Mamy nowe jednostki. W pierwszej misji mieliśmy tylko zwykłych gości z mieczami, którzy są najsłabszą jednostką. Tutaj już mamy jednostki rzucające. Ej, zniszczmy to.
trzeba spróbować jak najszybciej stąd wyjść, a nie jakimiś okrężnymi dróżkami. Dobra, udało się. A nie, nie udało się, bo rozwaliliście w sumie tak bez sensu to zupełnie. No nie, przechodzicie normalnie, to czemu nie wyjdziecie? Dobra, idziemy. Kierujmy się tam dalej. Tutaj chyba dopiero od Warcrafta trójki wprowadzili tą klawiszologię, której i tak w Warcrafcie trójce za dobrze nie ogarniałem. Też się strasznie lamiło czasami. Dobra, gdzie jest ten krąg mocy? Chodźmy czym prędzej. Kogoś zostawiliśmy z tyłu? Nie. Przejdziemy całą hordą po prostu. O, tu są ludzie, czyli idziemy na pewno w dobrym kierunku. Dawać przed siebie. O Jezu, ta myszka czasami mówię tak ucieka, dlatego muszę, wolę zmieniać na mapce, gdzie przyciskiem myszy to wszystko robię. Panowie, nie obijać się. Idziecie tam. Tak, what the boss. Jezu, te odgłosy, w ogóle muzykę, ja tak uwielbiam. Zanim zacząłem w to grać, to wiele miesięcy wcześniej, zawsze jak się uczę, lubię sobie puścić soundtrack z Warcrafta 2, bo dla mnie jest naprawdę epicki. O, jesteśmy w bazie, kto by pomyślał. Wchodzimy. Znajdziemy krąg mocy, przejdziemy. Ty masz w sumie tylko i wyłącznie tam dojść. Jak widzicie, ta misja strasznie banalna. No i mamy. Jest. Tu. Dobra, udało się. Będzie zaraz koniec. Dokładnie, jest koniec, jest dobrze. Sobie po wszystkim będziemy zapisywać. No i udało nam się wygrać. Victory dalej, ranga slave, czyli no słabiutko. Dobra. Tak się wszystko prezentuje. Ej, załatwili mi kogoś, o kurde. To słabo, że straciłem jednak jakąś jednostkę. Przygotowując się do finałowego ataku na Hillsbrand, nasz dowódca zlecił... aha, dobra, teraz będziemy musieli trochę wodą się zająć. Zulni i jego trolle zamierzają zemścić się na ludziach, którzy tak wcześniej ich zapewne pojmali, o to chodzi. Spoko. Czy nie musimy... Shibir must be constructed. Okej, czyli musimy tym razem stworzyć doki i naszą... morską flotę. Tak to się chyba będzie prezentować. Okej, panowie, tutaj... A nie, cholera, muszę kogoś do farmy zlecić. Kolego, zanim oddasz to złoto, to poproszę cię o jedną farmę. Tutaj w ogóle są te owieczki, uwielbiam zawsze podchodzić do owieczek i je tłuc. Te owieczki nic złego nie robią i są fajne i miłe. Dlaczego tak robię? Bo mogę. Okej. Mamy jeden statek. Tylko ten jeden statek nam chyba nie wystarczy, bo tutaj jest trochę w tej misji jednostek pływających. No jak tam, buduje się? Dawać. Dobra. Ty idź tutaj, oddaj to. I w sumie od razu bym chyba wybudował kolejną farmę. Niech już będzie, czemu nie? Ty jesteś ready to work, więc dawaj ty do kopalni. Zbudujemy szybko jak najwięcej tych naszych pionów, którzy będą... Ojej, jeszcze jedna owieczka. Do widzenia. O, jeszcze jedna owieczka. Dawaj ją. A tam jeszcze jest. Boże, ile tych owiec tutaj jest. Wszystkie chcą chyba, żebym je załatwił. Dobra, 9x6. Jeszcze coś będę musiał pewnie jeszcze sobie z jedną farmę stworzyć. Tylko teraz hajsu nie ma, więc ty też rozwalisz na jednego hita. A, ty potrzebujesz aż dwóch. No, to, ale jednak to są jednostki, które nie nadają się do ataku, więc wiecie. Coś za coś. Dobrze. A, more gold. Okej, dobra, to ty idź do kopalni, tu jeszcze jeden będzie i on teraz wybuduje nam. A, dobra. Jak tam ze złotem? O kurde, ale mi wszystko ucieka. No dobra, chciałbym jeszcze jedną mieć farmę, żeby już sprawę farm, można powiedzieć, mieć już tak w miarę zakończoną. Okej, ty już tam budujesz, ale to czekamy jeszcze, żeby kogoś sobie tutaj dodać. Dobra, kolejny. Zaraz będzie trzeba kogoś do drewna wysłać. Wiadoma sprawa, statków bez drewna się nie buduje. No logiczne. No ale na początku troszeczkę lepiej, żeby ze złotem było tak w miarę okej. Tu chyba na tej wyspie możemy spotkać wrogów, dlatego to tak nie chce się za bardzo, wiecie, pchać od razu i walczyć z kim się da. Dobra, wiesz co, kolego? Ostatnia już farma i tyle mi wystarczy, więcej nie będę chciał już ich mieć. A, ty jesteś, przepraszam, prawie bym o tobie zapomniał.
Dobra, dawajcie mi jeszcze. No i cóż, zaraz będziemy tworzyć to nasze shipyards. Na spokojnie. A nie, bo drewna teraz w sumie nie mamy. Dobra, muszę ludzi jak najwięcej wysłać jednak do drewna, bo gdybyśmy chcieli... No, mówię, kurde, muszę coś z tym zmienić. Dawaj, ty jesteś ready to work, wy też. Szybko drewno zdobywać. Ogólnie złoto dość szybko się wydobywa, nie wiem czy zauważyliście. Ten koleś wszedł i za ile wyjdzie? No już wychodzi. A z drewnem jest troszeczkę wolniej. No, a też dają po stówce. Tutaj akurat leci to bardzo, bardzo równiutko. Okej, okay, więcej drewna, panowie, więcej drewna. Spieszyć się, spieszyć. Wiem, że nie wolno się nigdy spieszyć, ale wiecie. A, dobra, to muszę wybudować, żeby mieć możliwość stworzyć stocznię, prawda? Tak, tak to chyba właśnie działało. Ale to znaczy, że jeszcze więcej wyślę ich do drewna, no bo to drewno to chciałbym, żeby dość szybko się zdobywało. Ogólnie na przykład wiem, że do kopalni chyba powinno się tak 9 ich wysłać. To jest taka chyba no najlepsza liczba zwykle. Nie, możecie sami mi pisać, ilu wy wysyłaliście zwykle maksymalnie pionów do kopalni. No, stworzymy ich im szybciej, ich wiecie, im więcej, to im szybciej się wszystko ogarnie. Ten przestanie budować, to akurat będziemy może mieć odpowiednią ilość drewna, żeby to dalej ogarniać. Dobra, ty też chodź tutaj. No i teraz jak widzicie, udostępniła nam się teraz dodatkowa taka opcja budowania, której możemy sobie pieprznąć tutaj gdzieś stocznie. Na przykład tu. Czemu nie? Tu będziemy mieć bardzo blisko, żeby wydobywać ropę. Ropa, mamy od razu 2000 na początku tej ropy, no i ona będzie oczywiście służyć do budowania statków. To chyba głównie mówię, te statki trzeba rozwijać. Mogę sobie wybudować koszary i sprawdzić, czy coś tutaj jeszcze jest na tej wyspie, jacyś przeciwnicy. Wiecie, czemu nie? Może poulepszajmy sobie, wiem, że to wszystko kosztuje i zaraz możecie powiedzieć, że o, będę narzekał, że nie mam drewna. Ale już w sumie ich tylu potworzyłem, że chyba nie muszę się o to tak bardzo bać. Więc na spokojnie. Niech się wszystko ładnie buduje. Nasza mała osada robi się coraz większa. Ready to work, przyjacielu. To rąbisz drewno. Robisz swoje, jak tam. Dobra, już sobie zaraz pobudujemy statki. Te statki pierwsze nie wymagają ropy, ponieważ one służą do zdobywania ropy. No to jakbyśmy jej nie mieli, no to nie miałaby gra sensu. Myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. Dobra, z drewnem chyba dzielimy dobrze. Teraz chciałbym... Właśnie, dobra, mamy tutaj, będziemy wydobywać ropę. Weź tu mi jeszcze ich kilka potwórz, bo być może będę musiał więcej statków potworzyć. A tutaj sobie tych potworzymy. I troszeczkę pochodzimy po wysepce, posprawdzamy. Trochę im... O, jeszcze mogę im bardziej ulepszyć atak. Jak widzicie, jemu nie mamy możliwości na razie jak go ulepszyć, więc ma dalej level pierwszy. Tu już coś ulepszyliśmy, więc ten miotacz będzie miał teraz level drugi, dzięki czemu zwiększył mu się damage o 1. Okej. Okay. Jak tam, a tu już się zrekrutował. Dobra, tu mamy kolejne, ale czekamy. Czekamy, czekamy. Im więcej, no to wiadomo, tym szybciej będziemy. Tak samo zresztą jak z kopalnią, im więcej wyślemy pionów, to tym szybciej będziemy zdobywać złoto. Dobra, dawać. Jeszcze... A! Build more farms. Okej. Okay. Jak chcecie farmy, to będą farmy. Czemu nie? Dobra. Może się okazać, że na tej wyspie w ogóle nie ma przeciwników i tak niepotrzebnie to robię. Ale... Ej, dobra. Muszę was jakoś tutaj. I przejdźcie się po wyspie. Zobacz... A, nie mówcie mi, że ta wyspa jest... Nie, tu chyba będzie ktoś. A, jest, ale jeden to tak trochę słabo. O, jest jednak więcej przeciwników. Może być i tak. Dobra, dawajcie go. Pozwiedzamy troszeczkę, dobra, jest... No, a w sumie może więcej nie będę ich tworzyć, po prostu mamy i tak dość. Z tej strony też. O, jednak widzicie, dobrze, że się troszeczkę zaopatrzyłem, bo jest tutaj trochę tych... O kurde. Ej, bez wsparcia to ty to jeszcze przegrasz. Ej, możemy to przegrać, serio. Znaczy przegrać, no nie misję, bo oni tam mnie nawet nie zaatakują. Dobra, budujemy jak najwięcej. Musimy w tym zadaniu wybudować cztery... te... Jak to się nazywają takie? No właśnie, platforma po prostu, dobra, platformy. Panowie, czemu się opierdalacie? Bez takich tutaj. Tu macie cały las do wycięcia. Więc ogarniać mi to proszę.
Dobra, więcej statków. Może jeszcze sobie jeden stworzymy i zaraz będziemy to ogarniać. No i oczywiście będziemy pływać tymi stateczkami, żeby zdobywać kolejne tego typu miejsca, w których będziemy to wydobywać czym prędzej. Kolego, dlaczego się znowu opieprzasz? Jeszcze jedną farmę postaw, jak ci się nudzi. Dobra, jest. Dobrze, sobie stworzymy tu i w tym momencie nasza flota może już sobie na spokojnie wypłynąć i szukać jakichś tam przeciwników. W sumie to nawet, w sumie to naprawdę, tutaj wszyscy byli, wiecie, w takim miejscu, że można ich niszczyć statkami. O, przecież też nie pomyślałem, że po co wysyłać tych, skoro statki zrobią swoje. Bez takich mi tu nie uciekniesz ode mnie. No panowie, no walnijcie go wszyscy. No bardzo ładnie. Jest w miarę lepiej. Okej. Ty płyń mi, o, tutaj płyń. Tu jest pierwsze, które stworzysz. Płyniemy dalej w poszukiwaniu. Tu chyba powinna być jedna z baz naszych przeciwników, dokładnie. Pewnie też mają. Zgaduję, że... Ale nie widzę nigdzie statków, co? O, statek w końcu jakiś. Dawajcie. Wyskupcie się na nim. Ty się skup na rozwaleniu tego łucznika, bardzo dobrze. Ło, zatopili mi statek. Co za typy. Dobra, ja mam się skupić na głównym celu misji, czyli musimy zniszczyć to, żeby móc tam kolejne... O nie, nie, ej, dobra. Weź to oddaj, ale teraz już... gdzie to jest? Chodź tutaj. Będziesz szukał kolejnego, żeby tutaj to zbudować. Widzicie, wszystkiego mam aż nadto. Więc problemów nie ma, dobra. Jest tutaj. No i zaraz sobie użyjemy tego, żeby... No ten to już będzie musiał podpłynąć tutaj, jak zniszczymy ten... czy ktoś do mnie strzela? Nie, myślałem przez chwilę, że ktoś do mnie jeszcze strzela. Ale jak widać, tak się nic nie dzieje. Tutaj jest już prawie wybudowane, tutaj dopiero zaczyna się budować. No a ten już też płynie, żeby to ogarnąć. No nie wiem, po co jeszcze jeden statek dałem, ale pozwiedzaj mapę. Ogarniemy całą mapę, więc będzie easy. No i dobra. No to będzie koniec, bo w sumie wybudowaliśmy 3 shipyard, są 4 p... O! Wiedziałem, że jeszcze jakieś gdzieś tu jakieś statki są. Nie, ja tak nie zostawię tego. W ogóle piękna wyspa, no naprawdę. Farmy i to, no. Podobno. Ja miałem 4 tylko, a bo tu jest 5 łącznie, zobaczcie. No może jeszcze, nie no, tam już raczej nic więcej nie ma. Dobra, nie niszczcie tego, zniszczcie statki. Ogarnieć to w ten sposób. O, ej, chyba stworzyli nowy statek, bo nie kojarzę, żeby tutaj był. Jak tam? Ej, przegramy to. Czy sobie jakoś poradzicie? Ej, bo wstyd będzie, jak nie damy rady. Zatop go. Bardzo ładnie. No to w tym momencie już chyba zniszczyłem wszystkie ich jednostki nawet, więc easy peasy. Jak tam się wszystko buduje? Tu już mamy, tu już mamy, tutaj za chwilę, o, już za chwilę będziemy mieć, więc to powinien być koniec tej misji. Tak? Work complete. Koniec. Piszę, tak jest, jest. Zapiszmy sobie grę, odcinek pierwszy. W sumie na tym dzisiaj skończymy ten materiał. Nie widzę sensu, żeby, no wiecie, jeszcze nie wiadomo co robić. Szczególnie, że zbliżamy się do tych okolic 25 minut. We wszystkim wygrałem. Ale fajnie. Dobra. No teraz już mamy, tak, teraz już jesteśmy zaopatrzeni w ropę, te sprawy, już nic w sumie nam nie może zagrozić. I cały czas myślimy o tym, żeby atakować to Hillsbrand, tak? Jak najbardziej. W tej misji będziemy musieli już... A, to już jest misja, w której niszczymy Hillsbrand. Okej. No i zniszczyć w ogóle wszystkie te siły sojuszu, bo ludzie stworzyli wielki sojusz, elfy, ludzie i te sprawy z całego świata, wszyscy przeciwko armii orków. Okej. Tak więc dobra, zapiszemy sobie już dzisiaj i już więcej nie będziemy robić, tak więc kochani. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał, że seria wam się podoba. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Nie zapomnijcie też napisać jakiegoś fajnego komentarza. Najlepiej, żeby dodać mi otuchy, żebym chciał dokończyć tę serię, żebym miał motywację, żeby jednak to zrobić. No i nie zapomnijcie też zasubować ten kanał, jeżeli jeszcze go nie subskrybujecie. Ale to tyle na dziś, tak więc ja się z wami żegnam. Cześć i czołem i na razie. Hej!